z mojej pracy ostatniej. Taka. Nie wiem, jak to nazwać, bo to jest takie wścibstwo. Właściwie nawet chyba nie wścibstwo, tylko jak astrolog pracuje i to przecież od wielu, wielu lat. I osoby dzwonią. I czasami ja nigdy nie traktuję osób w ten sposób, że za. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, bo w sumie nigdy nie proszę o żadne nic, tylko datę urodzenia i zaczynam pracować. I są osoby, które wykorzystują to, powiedzmy. Nawet kiedyś miałem taką, ale to się bardzo dawno stało. Przynajmniej jakieś 4 albo 5 lat temu. To była pani, która była spod znaku byka. Ja przepraszam za ten hałas uliczny, ale jest tak gorąco, że trudno nie zamknąć okien. I mówię, ale pan już o tym mówi. A co ja mam powiedzieć w gruncie rzeczy z kosmogramu w ciągu na przykład 6 czy 7 minut? Niektóre osoby uważają, że to jest tak, że z kosmogram i zaczynam czytać. Nad każdym kosmogramem ja się zastanawiam minimum kilka sekund. Ale te kilka sekund to jest tylko widzenie tego, co widać w kosmogramie i potem zadawane pytania tworzą jakby pełnię. A jeżeli w ogóle mamy do kosmogramu podejść prawidłowo, to ja muszę przynajmniej tydzień nad nim siedzieć. Umawiamy się i potem to jest uzależnione to, co chcemy. Ale też ja muszę odpowiadać na pytania, które ty zadajesz. To nie jest tak, że można. I na przykład co pół roku kosmogram robić. Po co? Po co co pół roku? Prowadzić osobę, a robić kosmogram jest zupełnie czymś innym. Przypuśćmy, że to dzisiaj nazywa się tam w jakiś taki dziwny sposób. Ale prowadzenie osoby polega na tym, że ja przeprowadzam przez jakieś tam meandry i wiem, na przykład jak teraz tutaj taką dziewczynkę, to prowadzam do stopnia magisterskiego i 22 teraz czerwca będzie miała egzamin. Teraz mam kolegę, którego przeprowadzam przez no, cały proces sądowy, który chodzi tutaj o całą sytuację, bo ma w pracy. Dosyć nieprzyjemny jest. Potem następnie przeprowadzam jeszcze kilka, ale to są procesy. To jest każdy ruch, każde zagadnienie, każda rozmowa jest ze mną ustalana dokładnie kiedy, co i jak. I o dziwo, no chyba tutaj sporo osób przeze mnie przychodzących, no wie, o co chodzi. Dlatego, że ja się umawiam. To jest troszeczkę nie do wiary. My to sprawdzamy. To jest kilkadziesiąt, przypuśćmy, godzin. I to jest dopiero astrologia, ta dynamiczna, którą to jest ta życiowa astrologia, ta, która procesowa. W wyniku czegoś musi nastąpić następny wynik. W wyniku punktu A następuje punkt B. W wyniku stworzenia podwalin pod punkt B robimy punkt C i C wychodzi i wychodzimy na punkt D. To jest nieomalże jak abecadło. Jeżeli się przechodzi od punktu do punktu, to i w danym punkcie się wydarza dane zjawisko, to w punkcie przewidzianym przeze mnie musi się wydarzyć takie i takie zjawisko. To jest nieuniknione. Dlatego też ja przyglądam się niektórym sprawom. I wiem z góry, jak one będą wyglądać. Także to nie jest tak, że ja sobie coś podpiszę i nie zapłacę za to kary. Aż o straszną karę zapłacę. To, że ucieknę z tym gdzieś, na przykład na wyspy Bahama, no i co z tego, że ucieknę na te wyspy Bahama, jak mnie tam rekin zje. Nie będę wchodził do wody. Nieprawda, że nie będę wchodził do wody.
bo wtedy mnie ukąsi mucha CC albo jeszcze jakiś inny pająk. A dokładnie takich historii znam. No nie chcę mówić, że tysiące, ale przynajmniej setki. Ja mam telefony z całego świata. Ja wręcz przypuśćmy od, no nie chcę mówić, że z Krymu, bo to nieprawda, ale od bardzo północnej Szwecji do bardzo gorącej Australii. I właściwie cały świat można oblecieć i bardzo często kontaktują się osoby ze mną i z Teksasu, i z Kanady. I właśnie w tych sprawach. Właśnie w tych sprawach, dlatego ja niektórych spraw, ja tutaj, zresztą bardzo często omawiam te sprawy. Tutaj na blogu i bardzo często mówię o tym, ale są osoby, które po prostu uważają, że ja coś powiem nowego albo dam im drogę wyjścia, że ja nic nie powiedziałem. Ja wręcz mówię bardzo dużo, tylko nauczyć się astrologii to jest jedno. Mówić o życiu to jest drugie. Znać życie to jest trzecie, a po czwarte ta osoba musi chcieć. Musi chcieć uwierzyć w to, co się mówi, a w dodatku jeszcze jedno, umieć to wykorzystać. Jeżeli mówię o dwóch minusach, można z tego zawsze tworzyć plus. Bo w matematyce tak jest i w życiu też tak jest. Jeżeli wiem, że coś nam nie idzie ujemnego, jeżeli wiem, że nam nie idą jakieś historie, to dlaczego mam nie zwyciężyć? Na tym polega świat, na tym polega astrologia, na tym polega ten, przypuśćmy, cud zdarzeń i wydarzeń. Bo dane wydarzenie musi odbić się danym skutkiem. I ten skutek zawsze jest taki, jak ma być. To nie jest tak, że proszę pana, ja nie wiem. Ja dokładnie wiem, jaki będzie skutek. Jeżeli ja prowadzę to dane wydarzenie, a nie w trakcie wydarzenia ktoś mi zadzwoni i powie, proszę pana, ale wie pan, ja się nie dostałem na studia, albo wie pan, mi się to nie udało, albo proszę pana, ja otworzyłem przedsiębiorstwo, jest bardzo źle. No będzie źle, bo żeś to otworzył w takim momencie, albo nawet nie pamiętasz tego momentu i robisz wszystko jak najgorzej. A nie przyglądasz się dlaczego? Po co? Trzeba było otworzyć przy mnie, ja dokładnie, ani minuty, ani sekundy. W jedną, ani w drugą stronę. To jest tak zwany reżim astrologiczny, który trzeba przestrzegać co do jednej tysięcznej sekundy. No i trudno. Trzeba być szczerym. Ja jestem szczery wobec astrologii, astrologia jest szczera wobec ciebie. Ja jestem tylko przekaźnikiem, a nie jestem nikim wielkim. Bo ktoś by powiedział, ach, ale pan to tu dużo wie. Ja nic nie wiem. Ja tylko potrafię to czytać. Jestem tylko, przypuśćmy, nie wiem jak to powiedzieć, skrybą? Chyba tak to się nie nazywa. Ale bliższe to jest mnie, czy jakiemuś człowiekowi, który odtwarza dane sytuacje na planie kosmogramu i przekształca je na plan życia. To jest tylko to. Najprostsza rzecz, jaka istnieje. Dziękuję i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Trochę przynudzam, no ale cóż, na tym polega ta astrologia. Praca nasza astrologa i to jest jakby do wczorajszej wypowiedzi. Ta dzisiejsza. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii.